Będąc jeszcze w Azji, miałaś może taką myśl, taki moment, w którym stwierdziłaś, że mogłabym tutaj zamieszkać, chcę tu zostać? Jedno takie miejsce? Takie miejsce szczególne. O, bardzo ciężko chyba by mi było. Może po kilka miesięcy w jednym miejscu. Bo każde miejsce jest niesamowite i tutaj na przykład mówię Indonezja, a Indonezja jest przecież ogromna, bo składa się naprawdę z wielu, wielu wysp, więc też chyba zależy. Nie wiem, czy mogłabym powiedzieć, że faktycznie zostaję w tym jednym miejscu na kilka lat. Mogło to by być ciężkie, bo jednak jestem osobą ciekawą świata i zawsze mnie tak ciągnie do danego miejsca, a co jest tam, a może zobaczę, może jeszcze odkryję, zanim na przykład spocznę w tym miejscu. Więc myślałam, że może Tajlandia jest takim miejscem, bo jednak dużo osób zostaje w tej Tajlandii. Są osoby z Polski, które tam zostają, które swoją działalność rozkręcają w tym miejscu. Ale nie wiem, czy bym została, bo jednak zwiedziłam z południa na północ i później znowu na południe. Jest niesamowita. Mogłabym tam pobyć kilka miesięcy, ale chyba bym się przeniosła do kolejnego miejsca. A co takiego było w Tajlandii, że chciałabyś tam zostać? Myślę, że wyjątkowi są też ludzie, bo Tajowie uchodzą właśnie za taki otwarty, uśmiechnięty naród, bardzo kochający króla, więc jest niesamowicie, ale też pod względem tego, w jaki sposób Tajlandia jest ukształtowana. Mnie naprawdę to niesamowicie zadziwiło, bo zaczęłam od wysp, czyli bardzo na południu, a później z kolei podążałam na północ i tam miałam okazję zobaczyć piękne miasta, bo byłam w Chiang Mai, a byłam w Pai, byłam blisko granicy z Birmą i tam z kolei właśnie takie te różnice kulturowe i te małe mniejszości etniczne, o których wspomniałyśmy, czy to długie szyje, czy to ludzie Lachu, ludzie Lisu. Miałam tam styczność z tymi ludźmi, więc to było niesamowite. Śladami Martyny Wojciechowskiej, tak się niektórzy śmiali. A później z kolei wracając, bo miałam lot z Bangkoku, wracałam na południe. I też byłam w Bangkoku i ludzie mówili, nie, to tam maksymalnie możesz być 3 dni, bo znudzi ci się i przytłoczy cię ten Bangkok i tam jest pełno turystów, jest bardzo taki europejski. I faktycznie są plusy i minusy, ale mimo, że ja nie lubię dużych miast, Bangkok w jakiś sposób mnie zauroczył. Też ludzie. Ludzie, którzy wychodzą na ulicę ze swoim dorobkiem i sprzedają coś na tym targu. I to jest niesamowite. Dla mnie to było niesamowite. Te wszystkie uśmiechy, które gdzieś tam sobie zaobserwowałam i bardzo lubię fotografować, więc miałam okazję podglądać ludzi przez obiektyw. A dlaczego Azja? Dlaczego Azja? Azja zawsze mnie gdzieś tam intrygowała, bo Azja jest przewielka i można też tam znaleźć różne kontrasty, bo to może być taki kontrast jak Singapur i na pewno gdzieś tam Korea i Chiny. I jakoś te kierunki niespecjalnie mnie przyciągają do siebie. Ale z kolei jak mówimy o Azji południowo-wschodniej, o tych powiedzmy bardziej różnorodnych i może trochę biedniejszych kierunkach, to ja mam takie wow, super, chcę tam być, bo na pewno ludzie są niesamowici i też miejsca. Więc myślę, że to przede wszystkim. I na pewno chciałabym tam wrócić i jeszcze do innych krajów z Azji Południowo-Wschodniej, bo jestem po prostu zakochana. Wyjeżdżając z Polski miałaś już określony czas, przez który tam będziesz, czy tak spontanicznie stwierdziłaś, jestem tam miesiąc, załóżmy, bo nie wiem, ile tam w ogóle byłaś? W Azji Południowo-Wschodniej byłam 2 miesiące. I lecąc tam miałam bilet w jedną stronę, byłam totalnie wolna, że tak powiem, więc jeżeli chodzi o bilet powrotny, to bardziej była kwestia też finansowa, żeby móc go fajnie, tanio kupić, bo to jednak lot daleki, czyli jakiś z przesiadką, czyli żeby się faktycznie opłaciło. Natomiast wróciłam przed świętami, udało mi się znaleźć fajną promocję, ale miałam przesiadkę z kolei pierwszą w Oslo, drugą w Berlinie. W Berlinie spędziłam noc i dopiero na drugi dzień znalazłam się w kraju. Czyli trochę jednak godzin lotu było. Tak, tak, tak. To jest jakby 16 godzin samolotem. Masakra. Tak, to jest docelowo do jednego miejsca, takiego pierwszego miejsca przesiadki. Ja akurat miałam w Oslo przesiadkę. No śmiesznie, nie? Bo tak trochę nie po drodze. No i później 3 godziny, żeby się dostać do Berlina. A w Berlinie cała noc i wtedy dopiero do Krakowa. Czyli wleciałaś do Azji gdzieś na jesieni. Dokładnie. Kiedy studenci praktycznie zaczynali swój rok akademicki, ja mając rok przerwy leciałam do Azji. Pamiętam taką sytuację, siedziałam w busie, było wtedy chłodno i zimno w Polsce.
Ja jechałam na lotnisko do Krakowa i spotkałam też koleżankę, ona studiuje. No i ona mnie zauważyła, mówi, o hej, nie poznałam cię. No i co, jakie studia, jakie w tym roku? A ja tak się patrzę, ojej, a ja lecę na lotnisko, ja jadę na lotnisko, a z lotniska lecę do Azji. A ona takie oczy, o kurczę. Więc taka była historia. Dostałaś się na studia? Na studia dostałam się, wiedziałam jeszcze o tym... Chociaż nie, dowiedziałam się już będąc w Hiszpanii, tak, wtedy były oficjalne wyniki. Miałam iść na dietetykę do Krakowa. Ale tak się wahałam, zastanawiałam. Wróciłam chyba 2 września do kraju. I wtedy też jeszcze się tak wahałam, zastanawiałam. A później pojawiła się taka opcja, że mogę do tej Azji lecieć, więc musiałam złożyć swoją rezygnację ze studiów. A co na to rodzinę, jak zareagowali na to, jak im powiedziałaś, że wylatuję do Azji? Albo na to, że jednak zrezygnowałaś ze studiów? Oj, to naprawdę dla nich było no, coś takiego niepojętego, bo jestem z małej miejscowości i nie wiem, czy ktokolwiek z tej mojej społeczności w ogóle był w Azji, a jeszcze powiedzmy w takim wieku, nie? I jeszcze... gdzie może powinnam iść na studia, zrobić jak większość osób z mojego wieku. A tu nagle taki pomysł, ledwo co wróciłam, a mówię po kilku dniach mojej mamie, że wiesz co, chyba bym poleciała do Azji. Więc rodzice nie byli zadowoleni, tata nie do końca nawet wiedział. A później to już była kwestia paszportu, czy go będę miała wyrobionego na czas, czy nie. Czyli ta decyzja o twojej podróży została podjęta bardzo spontanicznie. To była spontaniczna decyzja, tak, bo może jak ktoś wyjeżdża w takie miejsce i może na dłuższy okres czasu, to raczej ma to w głowie, jakoś planuje z wyprzedzeniem. Ja tego kompletnie nie planowałam. Wyszło w ten sposób i no to było niesamowite. To było niesamowite, to się działo z dnia na dzień. I też z dnia na dzień planowałaś, gdzie polecisz, pojedziesz dalej. Już tak, podczas podróży. Jakiś taki ogólny plan miałam w głowie, ale taki bardzo ogólny na tej zasadzie, że może będę w tym kraju, a może nie będę. Życie miało swój. Tak, dokładnie. Natomiast jak byłam na miejscu, to ktoś mi coś doradził, na przykład na temat wizy, czy jakie są takie bardziej uwarunkowania, bardziej odnośnie dokumentów w danym miejscu, warto, nie warto, czym w jakiś sposób przekroczyć granicę. Zbierałam takie informacje od innych osób, już na miejscu na przykład decydowałam, co dalej. Chociaż pogoda też po części była dla mnie istotna, bo będąc na przykład w Malezji, planując podróż do Tajlandii, okazało się, że ta pogoda trochę się popsuła, nawet przeżyliśmy powódź. Pamiętam, pracując w hostelu, o godzinie 4 nad ranem zadzwoniła właścicielka i pyta się, czy żyjemy, czy nas zalało, czy nie. Trzeba było wtedy wstać i faktycznie walczyć z żywiołem. Więc też miałam taką sytuację. I wtedy w Tajlandii na wyspach też było niespokojnie, ale fajnie, fajnie udało mi się tam trafić i moja pogoda była fajna. W jaki sposób przygotowywałaś się do tej podróży? Myślę, że mentalnie, bo pierwszy raz patrząc na mapę, pierwszy raz sobie tak wydrukowałam tę mapę Azji Południowo-Wschodniej i tak nie wiedziałam za bardzo jeszcze gdzie co jest, prawda? A to gdzieś tam tą trasę wędrówki chciałam sobie pozaznaczać, popatrzeć sobie mniej więcej na ceny lotów, będąc jeszcze w Polsce. I było to dla mnie niesamowite, tak? Czytałam na przykład o porze suchej, o porze deszczowej, o walucie i wszystko to dla mnie było takie... jak z bajki. Jakoś nie mogłam sobie wyobrazić siebie w tych realiach. Inny nie wierzyłam. Świat. Dokładnie, nie wierzyłam, dopóki nie wylądowałam w Singapurze, że faktycznie jestem w tej Azji. Jak trzeba się przygotować do takiej podróży? Jakieś szczepienia, specjalne przedmioty, rzeczy, które są nam potrzebne? Na pewno kwestia zdrowia jest ważna przed tym wyjazdem, bo lecimy na drugą część półkuli i trzeba zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, nie ma tam obowiązkowych szczepień jako takich, ale są szczepienia zalecane i to są takie szczepienia, które naprawdę warto mieć, sprzedają się ze względu na warunki, w których możemy się znaleźć. To jest szczepienie przeciwko durowi brzusznemu i WZW typu A, tak z medycznego punktu widzenia, czyli związane z przewodem pokarmowym, bo faktycznie je się w tych street foodach i ja to na swoje własne oczy widziałam, w jaki sposób myje się te naczynia, że one są często zanurzane w tej wodzie, a woda też posiada bakterie, nie jest zdatna do picia, podobnie jak woda z lodem, też w tej części świata, więc na pewno
szczepienia. I co ciekawe, szczepiąc się, jeszcze gdzieś tam pani doktor z medycyny podróży wspomniała, że mogłoby ci się sprzydać szczepienie przeciwko wściekliźnie. A ja sobie tak myślę, no raczej nie, raczej może nie będę w takich miejscach, gdzie ja się będę narażać na ataki dzikich zwierząt. A okazuje się, na przykład gdybym drugi raz tam leciała, że faktycznie na tą wściekliznę mogłabym się zaszczepić, bo są małpy, które w tym miejscu są dosyć sporym zagrożeniem. One dosłownie potrafią w bardzo prosty sposób zaatakować jakiegoś turystę, czy to jego plecak, czy to jego wodę. W momencie, kiedy cię ugryzą, nie ma opcji, musisz już jechać do szpitala, bo mogło wdać się zakażenie. Nie jest powiedziane, że tak, ale w ramach bezpieczeństwa trzeba, więc małpy są tam niebezpieczne. Czytałam gdzieś, że pani Martyna Wojciechowska zaraziła się czymś właśnie od orangutana. Też właśnie coś o tym słyszałam. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo jakby tego też nie potwierdziła, ale była w tej części świata, gdzie są te lasy tropikalne, więc na pewno klimat jest inny. To jest tropik, jest gorąco, ale jednocześnie bardzo wilgotno, plus dodatkowo dżungla. Dżungla jest zawsze dużym zagrożeniem, bo my jednak jesteśmy tymi obcymi w dżungli. Wszystko nas może zjeść. Wszystko nas może zjeść, dokładnie. I tutaj nawet nie mówię o tych wężach, czy tych małpach, które skądś faktycznie mogą się pojawić, natomiast to co najmniejsze, owady. Bo komary, które też w niektórych dżunglach są te komary, które są niebezpieczne o tyle, że przenoszą na przykład malarię, tak, albo denga. To są bardzo niebezpieczne choroby i przeciwko temu się nie zaszczepimy. Więc tutaj prewencja przede wszystkim. Podróżowałaś z plecakiem, czyli cały czas miałaś go ze sobą na plecach. Tak. Mhm. Ile on mniej więcej ważył? No, 7 z hakiem, niecałe 8 kilo. To jest bardzo mało. To jest na 2 miesiące to w jaki sposób udało ci się spakować? Na pewno było się ciężko spakować, bo potrzebujesz... Ja miałam rzeczy niezbędne, tak? Czyli w pierwszej kolejności pakowałam taką apteczkę i to chyba ona tak najwięcej ważyła. Z jakimiś drobnymi kosmetykami, takimi wielkościami samolotowymi, powiedzmy te 100 ml, żeby też jak najmniej pieniędzy wydać na miejscu. To chyba najcięższą miałam tą kosmetyczkę, taką z lekami i z takim wyposażeniem, to było około 2 kg. Natomiast jeżeli chodzi o ubrania, to... lekkie bluzki, które można zrolować, jak się zgubią, to się nic nie stanie. Takie bluzki, które są uniwersalne, bo możesz w nich spać, ale możesz też w nich gdzieś podróżować. Więc to były rzeczy dla mnie najważniejsze. Kwestia obuwia może być dosyć też ciężka, tak? Bo co wybrać, nie? I trzeba było też pod uwagę brać to, że jednak może być któregoś dnia chłodniej, czy może padać, czy tak jak wyjeżdżałam z Polski, to musiałam nieść coś takiego cieplejszego na sobie, nie? Jakiś polar czy kurtkę, więc ciężko było na pewno spakować ten plecak, ale udało się. I będąc tam na miejscu, ja widziałam naprawdę same zalety posiadania lekkiego plecaka, bo ja mogłam się w momencie rozpakować, znaleźć coś, co było gdzieś na jego dnie i spakować z powrotem. I chyba to było najlepsze. Jakby mi brakowało jakichś drobnych rzeczy, to mogę zawsze coś dokupić na miejscu. Może to się wydaje takie, że faktycznie drugi koniec świata i tak lekki plecak, ale to ma faktycznie swoje zalety. Zwłaszcza jeżeli się też podróżuje samolotem, bo taki lekki bagaż wlicza ci się jako bagaż podręczny. Czyli to kolejna oszczędność, bo nie wydajesz, tak? I na przykład jeżeli chodzi o azjatyckie linie, one mają limit 7 kg, więc idealnie udawało mi się jeszcze, nie? Bo u nas przeważnie jest gdzieś tam 10 kg, no to 10 to jest jeszcze okej, ale 7, no to już gorzej. Czy podróżowałaś już wcześniej z plecakiem? Bo ja na przykład miałam taki problem, że no jestem harcerką już od dobrych 8 lat i przez pierwsze 3-4 lata podróżowania z plecakiem, nawet po Polsce, jeżdżąc na dziko, no było dość ciężko się znaleźć, się spakować. Dopiero po kilku latach udało mi się stworzyć taką listę rzeczy, które są mi potrzebne. Tak, dokładnie. Bo zawsze na początku, prawda, bierze się masę rzeczy, które są niepotrzebne. Tak, to prawda, to prawda. I wydaje mi się, że przekonałam się o tym po raz kolejny w Hiszpanii. No, na 2 miesiące wylatywałam i raczej ta pogoda była przewidywalna, tak? Bo byłam w tej samej strefie klimatycznej i było upalnie. Może były ze 2 dni takie, kiedy naprawdę mocno padało. Natomiast wzięłam wtedy bagaż duży, faktycznie zapłaciłam za ten bagaż rejestrowany. I był on dla mnie problemem, muszę przyznać, bo oprócz tego, że miałam plecak z jakimiś rzeczami, które muszę mieć tak tutaj blisko przy sobie,
to miałam jeszcze większą walizkę na kółkach, do której napakowałam dosyć sporo tych ubrań. I może faktycznie, tak, bo musiałam, jednak pracowałam i pracowałam przy dzieciach, więc często się brudziłam i mogłam sobie to wyprać, mogło mi to wyschnąć, ale ten duży bagaż był dla mnie problemem, bo też często podróżowałam, zmieniałam różne miejsca, podróżowałam na przykład samochodem osobowym, więc duży bagaż był dla mnie problemem. I wtedy zauważyłam, ej, ale przecież bez tej sukienki to by się zupełnie obeszło, tak? Czy jakbym chodziła na przykład w danej parze butów, to nie musiałabym mieć kolejnych sandałów. Więc to jest kwestia wyboru. Może się to wydawać trudne, zwłaszcza może dla dziewczyn, nie? Ale jest to osiągalne. I naprawdę same zalety ma takie podróżowanie lekkie.